Siemanko, żyjemy w atmosferze Euro 2020, więc postanowiłem, że obejmę reprezentację Polski i postaram się ją wygrać Euro 2020 właśnie w PES-ie 2021. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Dzisiaj spotkania, trzy fazy grupowej, skróty obszerne tych spotkań. No i wiem, że w rzeczywistości mamy szansę jeszcze na awans. Musimy wygrać tylko ze Szwecją. No ale jak to wiele razy się pokazało w historii. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2012 roku, gdzie ostatni mecz musieliśmy wygrać, by awansować. Przegraliśmy z Czechami. Czy tak będzie z Szwecją? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że pokażemy ten sam charakter co z Hiszpanią, a nie ze Słowacją. No i piłkarze wyjdą jeszcze bardziej zmotywowani, by pokazać, że im zależy, chcą wygrać, awansować dalej. A my przechodzimy pierwszy mecz Polaków. Można powiedzieć, że cofamy się w czasie, ale to jest gra oczywiście. Wróciłem z urlopu. Chciałem to nagrać wcześniej, przed urlopem, ale nie zdążyłem. No i to tyle, więc zapraszam Was na skrót pierwszego spotkania. Polska-Słowacja. Obie jedenastki wychodzą na murawę. Jakim ustawieniem wyjdzie Polska? Zaraz się przekonamy. Zaraz będą hymny, więc na chwilę zamilknę, a usłyszymy się właśnie po nich. Jesteśmy już po hymnach. W tym pierwszym meczu zagrałem trochę innym ustawieniem niż gra nasza reprezentacja Polski. W rzeczywistości teraz. Ale to się zmieni. Następne dwa spotkania już grałem klasycznie 3-5-2. Bo myślę, że to najlepsza formacja, jeśli chodzi o naszą kadrę. Na ten moment właśnie tak wygląda skład Polaków. Wyszedłem 4-2-2-2. Tak widzicie, trochę dziwne ustawienie, bo jest czterech obrońców. Nie, czterech obrońców, czterech pomocników, dwóch napastników. Takim ustawieniem wyszedłem. No ale dobra, PES pokazał to inaczej. Rozpoczynamy spotkanie Słowacja-Polska. Słowacja rozpoczyna spotkanie. Podaje na lewą stronę. Mamy Wladimira Weissa. Lewa strona. Atakują. Świetnie od Brzezińskiego. Podaje do Jóźwiaka. Jóźwiak. Świderski do Lewandowskiego. Płacheta jest tutaj kompletnie pilnowany. Przemysław Pocheta w polu karnym, Przemysław strzela, ale fatalny strzał Pochety. No, Polska mogła wyjść na prowadzenie. Mogliśmy naprawdę świetnie rozpocząć to Euro. Od bramki już w czwartej minucie zobaczmy, ile Pocheta miał miejsca i dlaczego tego nie trafił. Fatalne uderzenie. Nadal 0 do 0. Rzut rożny, 9 minuta. Piotr Żiliński dośrodkowuje w pole karne. Tychowiak strzela, małe zamieszanie i niestety nie udaje nam się zdobyć bramki. Jest na 5 minuta akcja Słowaków. Mak. Kucka podaje do Durisa. Duris strzela i Wojciech Szczęsny broni. Świetna interwencja polskiego goalkeepera. Nadal 0 do 0 w Sankt Petersburgu. 37 minuta. Mak. Prawa strona. Walczy z nim Glik, ale nie udaje się. Mak wchodzi w pole karne. Podaje. Duris strzela i znowu kapitalna obrona Szczęsnego. Jak na razie Szczęsny ratuje nas w tym spotkaniu. Polska już mogła przegrywać, ale na szczęście tego nie robi. Na szczęście tego. Ja tego nie robię, na szczęście nie przegrywa. Bartosz Bereszyński, 40 minuta, ależ akcja Bartka, idzie dalej, podaje do Zielińskiego, Zieliński do Lewandowskiego, Robert przed polem karnym strzela, ale wprost bramkarza rywali. 0 do 0, takim wynikiem kończy się to spotkanie i takim wynikiem kończy się ten mecz. Trochę się pomyliłem. Tego nie wyciąłem w skrócie meczu, ale Andrzej Duda miał 100% sytuację na zdobycie gola, na szczęście.
udało nam się nie stracić gola. Tutaj mamy statystyki. Pierwszy mecz na Euro kończymy wynikiem 0 do 0. Nie jest to najlepszy wynik. Powinniśmy wygrać z Słowacją. No ale cóż, Hiszpania wygrywa ze Szwecją skromnie 1 do 0. No i czas przejść do drugiego spotkania. Gramy z Hiszpanią. Czemu nie ma tu Sewilli? Nie mam pojęcia, ale no cóż. Trzeba wygrać to spotkanie najlepiej, by nadal mieć szansę na awans. Pierwsze spotkanie remis Polski 0 do 0 z Słowacją. Mało sytuacji Polaków. Słowacja była bardziej, miała lepsze sytuacje, ale na szczęście nie zdobyła gola. Wracając jeszcze do poprzedniego spotkania, Polska miała szczęście, że przegrała. Naprawdę, Duda mógł strzelić gola, czy Duris. Tutaj wychodzimy, ustawienie 3-5-2. Właśnie tak to wygląda. Jest mu no, inny skład, inne ustawienie niż w pierwszym meczu. Zobaczymy, jak dzisiaj Polacy się spiszą przeciwko Hiszpanii. Hiszpania skromnie. Hiszpania, która już te najlepsze pokolenie ma dawno za sobą. Ten skład naprawdę nie powala na kolana, więc przejdźmy dalej, przejdźmy do tego spotkania. Lecimy, rozpoczynamy. 10. minuta, Krychowiak podaje do Świerczoka. Świerczok w polu karnym. Świerczok strzela. Poprzeczka. Co za uderzenie Polaka. No niestety trochę za wysoko i nadal 1, 0 do 0. Kolejna akcja Polaków. Bereszyński, Świerczok. Podaje do Lewandowskiego. Lewandowski do Modera. Jakub Moder w polu karnym strzela, ale broni De Gea. No Polska po 25 minutach naprawdę spisuje się świetnie w tym meczu. To oni kontrolują mecz, a nie Hiszpanie, co jest małą niespodzianką. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce tą akcję. Jakub Moder strzela. Niestety, Dawid De Gea broni. Kolejna akcja. Czas na Hiszpanów. Gerard Moreno. Pablo Sarabia. Moreno do Oyarzabali. Oyarzabal. Tutaj trochę nie wiem, co chciał zrobić zawodnik Realu Sociedad i świetnie zablokował go Paweł Dawidowicz. Rzut rożny, po którym nic się nie stało. Kolejna akcja Hiszpanów. Gerard Moreno do Oyarzabala. Oyarzabal bardzo dużo miejsca podaje do Pablo Sarabii. Sarabia w polu karnym podaje. Gerard Moreno strzela i kapitalna interwencja Jana Bednarka. Jakby nie Jan Bednarek, Hiszpania by obijała prowadzenie. Zobaczmy jeszcze raz. Znowu błąd w obronie naszej kadry. Świetne podanie. Sarabia to jeszcze do środka. I tu Jan Bednarek. Kapitalna interwencja. Gdyby nie on, byłby gol dla Hiszpanów. Mamy jeszcze rzut rożny. Thiago będzie dośrodkowywał. Dośrodkowanie. Wygrywałem piłkę. Krychowiak. Wybija. Bartosz Bereszyński ma piłkę. Co zrobi nasz obrońca? Biegnie. Bardzo dużo miejsca ma piłka Sampdori na prawej stronie. Bereszyński biegnie, nadal biegnie, nikt go nie dogoni. Co zrobi Bereś? Bereś dośrodkowuje pole karne, strzela Świerczok i znowu kapitalna interwencja De Gea. No Jakub Świerczok nie może strzelić do bramki. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Jakub Świerczok, druga dogodna sytuacja w tym meczu, by strzelić gola. No w pierwszym meczu Świderski nie miał takich okazji, jak ma właśnie dzisiaj Jakub Świerczok, ale De Gea jest naprawdę dzisiaj w wyśmienitej formie, jak ze swoich najlepszych czasów. Manchester United to jeszcze rzut rożny, Zieliński, dośrodkowanie, Robert Lewandowski strzela, małe zamieszanie, Zieliński w polu karnym strzela i De Gea znowu broni. No Polska ma sytuację, ale ich nie wykorzystuje. Kolejna akcja, Lewandowski, Świerczok, Robert Lewandowski w polu karnym, Robert strzela i nie wiem jak to możliwe, żeby nasz kapitan tego nie trafił. No, nie spodziewałem się tego. 60. minuta, Busquets do Pablo Sarabii, gra górą, ale tutaj błąd, Sarabia strzela, na szczęście broni Szczęsny, no, mieliśmy bardzo dużo szczęścia w tej sytuacji, że piłka nie trafiła do siatki. Robert Lewandowski do Zielińskiego, Zieliński strzela. Polska strasznie marnuje sytuację w tym meczu, meczu, którym mogli wygrać, bo mecz kończy się wynikiem 0 do 0, no 11 strzałów, 8 światów bramki. Jest 0 do 0 i ostatni mecz z Szwecją będzie decydującym o tym, czy uda się reprezentacji Polski wyjść z grupy. Szwecja przegrała ze Słowacją, więc
Tak naprawdę nie ma o co grać. No i jesteśmy. Ostatni mecz. Football Arena w Monachium. Nie wiem, czemu nie ma tutaj stadionów. Euro, no ale jolo. Wszystki. Szwecja, Polska. Polska 2 punkty, Szwecja ma 0. Żeby Polska awansowała, bezpośrednio musi wygrać to spotkanie i liczyć na to, że Hiszpania wygra ze Słowacją. Ciężki plan, ale ten plan jest do zrealizowania. Polacy pokazali się Hiszpanami, że są drużyną, która potrafi grać w piłkę, nie boi się silnych rywali, mieli swoje sytuacje, niestety zabrakło skuteczności. Oby dzisiaj meczu ze Szwecją, ostatnim meczu ta skuteczność była, no bo myślę, że remis może nie dać awansu, nawet trzeciego miejsca do następnej fazy rozgrywek. Mamy jedną zmianę, Kownacki zagra zamiast Świerczoka, który naprawdę zagrał ostatnie średnie spotkanie, ale Paulo Sousa widocznie lubi mieszać. Rozpoczynamy spotkanie ze Szwecją. Lecimy. 25 minuta, atak Szwedów, Olsson traci piłkę, Bereszyński odbiera. Bereś biegnie, ma bardzo dużo miejsca, Bartosz Bereszyński, jak on to zakończy, uderza, ale ten strzał nie najlepszy naszego obrońcy. Mógł może tam podać do środka, tam był chyba Lewandowski, ale niestety nie zrobił tego, uderzył. No ładna akcja, nie powiem, ale niestety obok bramki. No i to tak trochę dużo. Koniec pierwszej połowy. Jakub Moder podaje. Piotr Zieliński. Trochę za mocno, ale Zielu ma piłkę. Wrzuca w polu karne i Robert Lewandowski, nasz kapitan, wyprowadza Polskę na prowadzenie. Pierwszy gol na tym turnieju naszej kadry. Robert Lewandowski. 1-0. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj Moder, myślałem, że trochę za mocno do Zielińskiego. Zieliński może nie zdążyć. Ale zdążył, dośrodkował w pole karne, a tutaj Robert Lewandowski głową strzela na 1-0. No, schodzimy do szatni prowadząc skromnie 1-0. Gol do szatni zawsze jest ważny. Lepszy mental będzie w drugiej połowie. Szwecja na razie nie istnieje w tym spotkaniu. Lecimy, druga połowa, Zieliński do Krychowiaka, Krychowiak do Kownackiego, temnie pilnowany strzela 2-0. Co się dzieje? Polska w końcu skuteczna, nasza kadra jest w końcu skuteczna na tym Euro. Dawid Kownacki 2-0, kto by się spodziewał, że Kownę strzeli gola? Zobaczmy, dużo miejsca Szwedzi zostawiali. Krychowiak świetnie tutaj podał do Kownackiego, który został niepilnowany, a ten wykończył tą sytuację. 2-0 dla Polski. I Polska coraz bliżej awansu do 1/8 finału. Kto by się swojego spodziewał? I to jeszcze bez straty gola na ten moment. Czy Szwedzi jeszcze odpowiedzą w tym meczu? No zobaczymy. Oby nie. Izak wchodzi dopiero. Kolejna akcja. Zieliński. Piotr Zieliński w polu karnym. Szczela. Niestety obok bramki. Ładna akcja Piotra. Niestety nie ma gola i wygrywamy. Polska wygrywa 2-0 ze Szwecją i awansuje do kolejnej fazy Euro 2020. No proszę Państwa, tego się chyba nikt nie spodziewał, bo nie wiem, no się spodziewa, trochę tak źle gadam, ale naprawdę było ciężko. Było ciężko, ale na szczęście udało się wygrać ze Szwecją. Ta wygrana daje awans, dwie bramki, Lewy i Kownacki. Myślę, że w następnym meczu ten duet znowu wystąpi. Świetnie się dzisiaj uzupełniali i Polska w końcu zagrała skutecznie.
Sorry, przepraszam Was za to, że z Słowacją nie było za dobrze, z Hiszpanią było świetnie, ale zabrakło skuteczności, a tutaj była skuteczność, były bramki, Hiszpania 3-0 z Słowacją i z drugiego miejsca Polska awansuje do kolejnej rundy. Z grupy A Włosi, Turcja, Belgia, Dania z B, z grupy C Holandia, Austria, Anglia, Szkocja. Teraz zobaczcie dalej. Jeśli Wam ten się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jutro faza pucharowa, więc jak kogoś to interesuje, to zapraszam do oglądania. To tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. A jutro zaczynam od meczu z Szkocją. Na razie.